Szczęść Boże, w 30 niedzielę zwykłą w ciągu roku. Ojcowie pustyni mówili, że ludzie dzielą się na grzeszników i tych, co myślą, że są sprawiedliwi. Bóg zgodnie z Księgą Mądrości Syracha nie robi różnic. Człowiek to człowiek, niezależnie od tego, czy jest bogaty, czy jest biedny, jest samotny, czy jest ojcem rodziny. Jeśli jest pokorny i sprawiedliwy, to doczeka się pocieszenia i wysłuchania jego wołania. Ale czym jest sprawiedliwość, skoro każdy pojmuje ją inaczej, po swojemu? Jeśli dla mnie jest lepiej, czyż nie jest to sprawiedliwe? Święty Paweł, kończąc swój list do Tymoteusza, podsumowuje swoje życie. Sam dokonuje analizy tego, jaki był i co się wydarzyło. Wiedział, że jego koniec jest bliski. Ale w obliczu nadchodzącej śmierci nie ma w nim paniki. Jest pełen spokój. A można powiedzieć, że nawet radość. Bo przecież kiedyś też napisał, że bardzo pragnie spotkać się z Jezusem, by żyć już z Nim, choć jeszcze musiał żyć dla Kościoła, bo to była konieczność. Jego życie niczym zawody było dobre. Co miał spełnić, spełnił wzorowo. Co miał przekazać, uczynił z pełnym zaangażowaniem. Nagroda, o której mówi, ten wieniec sprawiedliwości, to jest tylko dodatek. Przecież największą nagrodą jest życie wieczności z Bogiem. I on w tym wszystkim uwielbia Pana, co jest niesamowite. Tak potrafili tylko wielcy Boży ludzie, którzy idąc na śmierć wielbili Boga. Co więcej, podtrzymywali na duchu tych, którzy pozostają przy życiu. Jak taki stan osiągnąć? Czy potrzeba do tego wielkiego zaangażowania, wielkiej pracy, jakichś szczególnych zdolności? Absolutnie nie. Chęć życia uczciwego i szczere służenie Bogu. Dotrzymywanie słowa i unikanie fałszu. Rzetelna praca i ufna modlitwa w zupełności wystarczą. Tylko ktoś powie, że to niewiele. A ja powiem, że skoro tak myślisz, to spróbuj tak żyć przez tydzień, miesiąc, rok, całe swoje życie. Uczciwość jest miarą naszego człowieczeństwa. Życzliwość rodzi życzliwość, otwartość rodzi otwartość. Tylko to samo dotyczy zła, więc warto pamiętać o konsekwencjach naszych czynów. Jezus, podając nam różne przykłady, bardzo często używa kontrastów. Dzięki nim właśnie wielu ludzi gromadziło się wokół Niego. Te sprzeczne przykłady sprawiały, że człowiek dochodził sam do prawdy o własnym życiu, bo mógł decydować o swoim losie. Przecież nieustannym pragnieniem człowieka jest wyciągać od życia więcej i więcej. A Jezus daje nam to bezustannie. Przypowieść o celniku i faryzeuszu pokazuje nam, że piękne słowa i szczere chęci albo takie pokazowe działanie nie sprawią, że moje serce będzie prawdziwie otwarte i kochające. Czasem przyjmujemy postawę, która nie pozwala mi na żadne zmiany postępowania. Bo jak tu coś załagodzić albo podejść do sprawy z większą rezerwą, kiedy wcześniej się grało kogoś stanowczego? Wracając do osoby świętego Pawła, to on nam to swoim życiem właśnie pokazał. Będąc gorliwym przeciwnikiem nowości wiary, jaką przyniósł Jezus, stał się jej gorliwym wyznawcą. Nie patrzył na to, że otoczenie go odrzuci. Przecież społeczność nie powie mu: Paweł, kiedyś byłeś konkretnym, bo broniłeś zasad, a dziś jesteś kimś innym. Woleliśmy cię wcześniejszego niż obecną wersję. Nie powie, bo nie będzie miał odwagi. A święty Paweł jedyne, co zmienił w swoim życiu, to cel. Z tego, który był przeciwny chrześcijaństwu, stał się największym głosicielem Ewangelii i obrońcą wierzących Chrystusa. I on, tak jak celnik z przypowieści, bił się w piersi i mówił: jestem płód poroniony, najmniejszy z apostołów i ostatni. Dzięki spotkaniu Jezusa na swojej drodze zrozumiał, że pewność siebie nie pozwoli mu prawdziwie spojrzeć na siebie i dokonać zmian w swoim życiu. Z tej przypowieści otrzymujemy pewien środek, aby uniknąć arogancji w naszej pobożności. Będzie ona pokorna i miła Bogu, jeśli prowadzi nas do częstych aktów skruchy i do miłości bliźniego. Są takie chwile, kiedy nawet modlitwa nie pomaga. Staje się pustym dźwiękiem, który nikomu nie pomoże. Są takie chwile, kiedy nawet trwając na modlitwie, zamykamy sobie wejście do Królestwa Niebieskiego. Kiedy tak się dzieje? Przypowieść Jezusa wymienia dwa zagrożenia. Po pierwsze wtedy, kiedy gardzimy innymi. Jezus zawsze stawia bardzo radykalnie kwestię miłości bliźniego. Bez niej nie ma zbawienia. Bóg nie usprawiedliwi tych, którzy nie są zdolni kochać innych i nie przebaczają im. Moją relację z Bogiem mierzy się właśnie relacją z bliźnim. A drugim zagrożeniem jest przekonanie, że ja z grzechem sobie sam poradzę. Ale nie stając przed Bogiem w pełnym zaufaniu, nie zostawiając Mu miejsca na działanie,
to nie doznamy usprawiedliwienia. Przed Bogiem możemy stanąć jedynie w naszym ubóstwie, w postawie człowieka, który nic nie ma i niczego nie żąda. Jedynymi naszymi zasługami, które się liczą, są nasza bieda, pustka, uznanie, że jesteśmy grzesznikami. Tylko wtedy, gdy jesteśmy głęboko przekonani, że nie mamy się czym pochwalić, możemy stanąć przed Bogiem i szczerze, i autentycznie. Pan Bóg darzy szczególną sympatią nie tych, którzy już są doskonali, jak faryzeusz, ale tych, którzy biją się w piersi i chcą zacząć wszystko od nowa razem z Nim. Do zobaczenia z Panem Bogiem.